Witam serdecznie Trygon Ognia na moim kanale Barany, Lwy oraz Strzelce. Zapraszam do czytania tygodniowego od 2 do 8 maja. Sprawdzimy ogólne czytanie, ogólne energie na ten czas, pracę, finanse. No i oczywiście, kochani, uczucia. Pamiętajcie proszę, że czytanie to jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was, natomiast jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu, adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł i czytanie roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł, w tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość, rytuały separacyjne, no i bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie pełną ofertę ze zdjęciami i opisami, także zapraszam kochani bardzo, bardzo serdecznie. No i sprawdźmy dla Was czytanie 2-8 maj. Barany. No, Wy w tym tygodniu stawiacie sprawy na ostrzu noża. O coś zawalczycie, ale mam wrażenie, że to gdzieś w pracy, tak? Bo tutaj też zostaniecie docenieni. Też możecie otrzymać właśnie fajną pochwałę. Ktoś może z Wami porozmawiać na temat podwyżki, czy też zmiany stanowiska. W ogóle, jeśli chodzi o pracę, macie bardzo fajne energie. No i generalnie przyglądajcie się wszystkiemu, tak? Jeżeli chodzi o uczucia, rycerz buław, dziewiątka kielichów, spełnienie uczuciowe. Dla samotnych możliwość pojawienia się kogoś do fajnej relacji. I to się zacznie, kochani, no, taką chemią, przyciąganiem, magnetyzmem, natomiast tutaj przede wszystkim widzę uczuciowo bardzo fajnie. Rybę, raka, skorpiona albo właśnie ktoś też z Trygonu Ognia, ale ta osoba będzie bardzo taka ponętna, kusząca, taka mistyczna wręcz, tak? Uduchowiona. Co Was może zasmucić? Karta sądu, jakieś niewyjaśnione sprawy, może brak pogodzenia się z kimś z przeszłości. Jeżeli macie z kimś tutaj na pieńku, to będzie trzeba porozmawiać, oczyścić atmosferę. I też, kochani, przede wszystkim u mnie tutaj intuicyjnie ja bardziej tak czuję, że jednak tutaj wszystko będzie bardzo uczuciowe w tym tygodniu. Ja mam tutaj dużo kielichów na stole. Bardzo uczuciowo, bardzo tak w ogóle fajnie. W ogóle maj jest fajnym miesiącem, więc warto tutaj też w tym kierunku podążać. Warto też no, poczuć te motyle w brzuchu, tak? Bo to jest taki fajny czas, fajny stan. Czy też nawet odnowienie uczuć w relacji. Zdrowotnie a z kielichów, no to tutaj problemy z alkoholem, z zatrzymywaniem wody w organizmie. Mogą Wam kobietki nogi puchnąć w tym czasie. Także też pijcie wodę i jeżeli tylko używacie jakichś suplementów właśnie, żeby te nogi nie puchły, no to stosujcie je dalej. No bo tutaj myślę, że ta woda może się zatrzymywać, ewentualnie pijcie napar z pokrzywy, czy Venoforton z apteki, tak? On jest właśnie dobry na opuchnięte nogi. Także tyle z mojej strony. Życzę Wam udanego tygodnia, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Lwy, 2-8 maj. No właśnie, lwy, potwierdza mi się to, co było w czytaniu miłosnym dla Was. Film u mnie na kanale możecie znaleźć. Zranione serducho. O co tutaj chodzi, lwy? Od jakiegoś czasu widzę, że Wy ciągle walczycie ze zranionym serduchem, nie potraficie się otworzyć na miłość. Tu jest brak takiej otwartości, brak krytycznego spojrzenia na siebie, na innych. I tak, wy tęsknicie za jakąś rybą, rakiem bądź skorpionem, za kimś takim bardzo uczuciowym, empatycznym. Ktoś był w waszym życiu, kto wam po prostu wywrócił świat do góry nogami. Ta osoba mogła wpłynąć bardzo fajnie na wasze uczucia, mogła być taka bardzo kochająca, bardzo czuła. Ale ktoś tu tego nie docenił, tak? Ja mam wrażenie, że Wy chcielibyście wyjść jeszcze raz z ofertą uczuć, ale ta osoba się blokuje, tak? Ona się boi zranienia. Ona raczej nie będzie chciała z Wami wchodzić w te relacje, bo tu było przeciążenie. To mogła być toksyczna relacja. Energie są zamienne, to mogły być też Wasze energie, tak? Że to Was ktoś zranił. Ale mam wrażenie, że tutaj jest jakaś osoba, która się izoluje przed Wami, bo już nie chce tego zranionego serducha i Wy też macie zranione serducho. Mogła tu być bardzo toksyczna relacja, bo ja pamiętam to czytanie miłosne dla Was. Tam jest dużo do przepracowania bólu. Dużo bólu do przepracowania.
No i należałoby po prostu, czy zrobić jakieś rytuały separacyjne, czy rytuały oczyszczające. Również zapraszam do kontaktu, bo tu, kochani, naprawdę trzeba nad tym popracować. W pracy mamy szóstkę mieczy. Praca gdzieś za granicą albo w innym miejscu, tu jest przemieszczanie, wyjazd służbowy, w ogóle taka energia właśnie dużego ruchu. Także jeżeli będziecie tutaj chcieli zmieniać pracę, również macie na to dobry czas tutaj w tym tygodniu. Zdrowotnie pokazał nam się pustelnik. Przy karcie pustelnika to są choroby takie jak demencja, przewlekłe choroby, które można już tylko zaleczyć, ale nie wyleczyć. Także zwróćcie na to uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki. No i zobaczmy strzelce. Strzelce, ostatni znak ognisty, 2-8 maj. Uhuhu. A tu się jakiś trójkącik wdarł i to bardzo mocno, bardzo mocno. Piątka mieczy, trójka kielichów. Kochani, ktoś tu się bawi uczuciami. Piątka pentakli, strata, zubożenie, ewidentnie relacja trójkątna. Ewidentnie, tutaj coś wychodzi na jaw, jakiś trójkąt miłosny. Co Was może zasmucić? Brak pojednania z bratnią duszą. Tu jest jakaś kochanka, tu jest w ogóle, nie wiem, jakieś spotykanie się z kimś. Trzeci, bardzo mocne czytanie. To nie będzie dla wszystkich, bo wiadomo, jest ogólne. Tu mi trójkąt miłosny wychodzi bardzo mocno. Jakieś oszustwo, jakieś kłamstwo, strata. Ktoś kogoś zostawia. No ewidentnie, kochani. Ewidentnie, tu trzeba odpłynąć właśnie od jednego związku. Ktoś albo z Was się dowie o tym, że jest zdradzany, albo ktoś z Was po prostu zdradza, tak? Ma inną osobę na boku. No i tu ewidentnie w tym tygodniu kłamstwo wyjdzie na jaw. Tutaj będzie odkrycie prawdy. No tutaj to wszystko wypłynie. No niestety, jeżeli ktoś oszukuje, no to prędzej czy później prawda zawsze wyjdzie na jaw, kochani. Zawsze. Karma lubi wracać, tak? Karma naprawdę to jest coś takiego, gdzie jak ktoś po prostu oszukuje, zdradza, no to nie zostanie tutaj to pobłażone. No niestety. Niestety, niestety. Pracę mamy taką od do stabilną, więc tutaj generalnie praca, praca, praca. Ktoś z Was na wyjeździe służbowym właśnie może tutaj dopuścić się no, takiej zdrady. No bo naprawdę mam tutaj takie karty, że nie wiem, o czym mam innym powiedzieć, no bo kochani, no jest ewidentnie, ewidentnie trójkąt miłosny. Jeżeli to z kimś rezonuje, no to tutaj, kochani, pamiętajcie, że no takie rzeczy zawsze wychodzą na jaw. No i co zrobić? Trzeba to po prostu przemyśleć, przeboleć, porozmawiać z partnerem, partnerką na ten temat. No i w jakiś sposób po prostu albo zakończyć jeden związek, byle się nie bawić po prostu uczuciami drugiej osoby. Zdrowotnie dziewiątka kielichów, problemy z narządami płciowymi i hormonami. Także moi tyle, kochani, ode mnie. Zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały miłosne, separacyjne, no i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego.